Witamy Państwa ponownie. Tutaj wraz z kolegami chcieliśmy Państwu głębić w tajemniki troszkę kuchni śląskiej. Pokazać Wam Państwu dania typowe dla kuchni śląskiej, trochę bardziej mniej znane. Czym jest kuchnia śląska? Kuchnia śląska jest kuchnią, która ma wiele wpływów z kuchni z austriackiej, czeskiej, niemieckiej, słowiańskiej, także jest bardzo kuchnią zróżnicowaną. Proszę Państwa, na Śląsku bardzo, bardzo tradycyjną rzeczą takie były świniobicia. My chcieliśmy tutaj jeden z wyrobów takich przedstawić i pokazać prosty sposób przygotowania kiełbasy białej. Pan Darek zacznie przygotowywać tutaj. Pokażę, jak przygotowywać kiełbaski śląskie i tutaj też zapraszamy. Nie wiem, czy wiecie Państwo, tutaj na Śląsku lęga. Czy ktoś się orientuje? Wyciągamy w to miejsce, przepujemy mąkę zdrowiową. Panie Darku, ja wiem jest. Pokażę Państwu również, jak zrobić typową kapustę modrą, czyli naszą czerwoną. Możemy parzyć tą kiełbasę w piecu konwencyjnym. Później ta kiełbasa szanuje, a nie woda. Nie zamieszać cała filozofia. Dodatek do zgromadzenia. Mikrozioła. Muszka z kulą. Jeden seler wystarczy. Co powstaje z wieprzowiny? Mianowicie krupniowki. W Polsce nazywane kaszanką. Proszę Państwa, ja będę tutaj... Kto słyszał właśnie z Państwa o wodziące? Chcieliśmy tutaj wszyscy podziękować za udział w naszym pokazie. Dziękujemy serdecznie. My też bardzo dziękujemy. Thank you.